Nazwa nie wzięła się przypadkowo i te wspaniałe wszystkie panie właśnie realizują ciekawe inicjatywy już od samego początku, bo też powstanie lokalnej grupy działania 10 lat temu z ogromną przyjemnością przyjęłam tą informację, że Państwo również w tym roku świętują 10-lecie. Właściwie te nasze działania splatają się różnymi inicjatywami od samego początku. Także serdecznie gratuluję tych wszystkich wspaniałych projektów. Dziękuję za te wszystkie inicjatywy, które Państwo podejmujecie, bo one są widoczne i w samym sołectwie, i w gminie Annopol, ale też w całym powiecie kraśnickim. Także serdecznie Państwu gratuluję. Życzę, żeby nigdy nie brakowało, ale jestem też pewna, że nie braknie nowych pomysłów, ale też życzę, żeby Państwo czerpali jak najwięcej satysfakcji właśnie z tej pracy na rzecz drugiego człowieka, swojego sąsiada, współmieszkańca, bo drodzy Państwo, dobro powraca, więc życzę, żeby tych przedsięwzięć było jak najwięcej, dużo zdrowia, radości, no i wszelkiego powodzenia, dzisiaj wspaniałej zabawy oczywiście. Panie Prezes, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja oczywiście też bardzo dziękuję Pani Prezes i Stowarzyszeniu za zaproszenie na ten Wasz jubileusz 10-lecia. To, że zawsze jestem, to chyba normalne, bo jak aktywne kobiety zapraszają, to trzeba po prostu się stawić. To jest chyba normalne, że odpowiadam obecnością na każde zaproszenie tutaj Pani. Dzisiaj za to no, jestem spóźniony, ale już Pani mnie wytłumaczyła. Chcę życzyć Paniom kolejnych pięknych lat, kolejnych jubileuszy. No bo 10 lat to jest taki jubileusz jak dziecko po pierwszej komunii świętej, także jeszcze do pełnoletności daleko, a do wieku dojrzałego to chowo. Myślę, że nieraz jeszcze czy na 15, 20, 25-leciu się będziemy widzieć, a Wy jako aktywne stowarzyszenie, no bo bardzo aktywne jesteście, dacie z siebie wszystko, żeby te najbliższe lata do szpitalu były bardzo owocne, barwne i dla mieszkańców i dla samego Waszego stowarzyszenia. Osobiście no, życzę i Pani i wszystkim członkiniom dużo zdrowia, radości, pomyślności. Mimo tego zdrowia jako lekarz życzę wszystkim jak najwięcej. Dzisiaj trochę zdrowia przyniosłem też i tutaj, także życzę wszystkim dobrej zabawy. Do białego rana. Dziękuję.